Miałeś kiedyś w ogóle coś takiego, że którąś twoją dziewczynę twoja mama nie przepadała za nią i ci o tym mówiła? Nie. Każdą lubiła? Nie miała tak, żeby któreś nie lubiła. Generalnie zazwyczaj było tak, że ja naprawdę wybierałem świadomie. A przedstawiałeś kogoś po dłuższym czasie? Nie mam czegoś takiego, że muszę naprawdę kogoś bardzo, bardzo poznać, żeby moja mama tą osobę zobaczyła. Nie jest jakaś staroświecka. Po prostu na luzie wszystko. A przeważnie jak na przykład moi rodzice kogoś poznawali, no to jak mnie doradzali, to faktycznie było tak, że mieli rację, nie? No ale okej, no. Ciekawe, co o tobie sobie myśli. Tata powiedział do mnie, że pamiętaj, jestem nauczycielem i to szanowanym, więc nie narób mi wstydu. Ja też jestem taka, że wiadomo, że wezmę pod uwagę to, co mówią, ale jak ktoś, jak mi powiedzą, że nie, że i zdaniem to nie wyjdzie, no to wiadomo, że jak coś do kogoś czuję, to, to mnie to tak, wiesz, biorę to pod uwagę, no ale to nie oni są z tą osobą. No później się okazuje, że mieli rację. Zdanie moich rodziców jest dla mnie mega ważne. Także myślę, że więcej z nimi rozmawiam nawet niż ze swoimi przyjaciółmi.